Premiery FIFA 23 jeszcze nie było, a coraz więcej rzeczy mi i wielu z was pewnie przestaje się już podobać. Cześć, jestem Kuba i pokażę wam największe minusy, jeżeli chodzi o web app i tak dalej w FIFA 23. Zostawcie łapkę w grę pod tym filmem, standardowo dobijamy do 200 łapek w górę. Zostawcie także subskrypcję, tutaj macie mojego Instagrama, a link do Discorda jest oczywiście w przypiętym komentarzu. A więc tak, jesteście na web app i zacznijmy od pierwszej rzeczy, która jest dosyć śmieszna, jeżeli chodzi o FIFA 23. I web app, rynek. Rynek, który jest już troszkę zniszczony na samym początku. Karim Benzema, który jest najwyżej oceną kartą w grze, kosztuje 25 tysięcy końców. I jakby ja rozumiem, że to jest drugi dzień FIFA, że nie każdy ma dużo monet, no ale taka cena jest po prostu śmieszna, no bo Benzema nie ma złych statystyk. Dobry dribbling, dobre strzały, podania, tempo także nie jest najgorsze w wykonaniu tego zawodnika, więc tutaj jest to śmieszne. Aczkolwiek no to nie jest jedyna karta z takim overallem, która tyle kosztuje, bo także do tego grą zalicza się pan Robert Lewandowski, który kosztuje 23 tysiące końców. Tak się prezentuje też jego karta. No tutaj dostał downgrade'a do tempa, aczkolwiek no Lewandowski kolejną FIFA to wychodzi, że będzie kartą typu fodder. Więc no dosyć jest to na pewno zabawne. Tutaj też Messi. Lionel Messi, który kosztuje poniżej chyba już 100 tysięcy. Widzimy, Messi kosztuje równo 100 tysięcy monet. A mamy drugi dzień FIFA, a nie z tego co mi się kojarzy. Nie wiem, że... kwiecień, no ale no wiemy, że Messi nie ma takich samych statystyk dobrych jak kiedyś. Tutaj jeszcze oczywiście Ronaldo Cristiano, który kosztuje 160 z tego co pamiętam. Dokładnie, to jest poniżej 160 tysięcy już Portugalczyk kosztuje. Czyli także tutaj dosyć ciekawie wykonają jej z tymi cenami oraz z tym rynkiem. Oczywiście karta takie jak Mbappe to kosztuje tyle co zawsze. Czyli takie karty, które no nie wiem, są najbardziej OP. Aczkolwiek na cena Lewandowskiego, Messiego, Benzemy no wygląda dosyć śmiesznie. Widzimy Mbappe 2 miliony, aczkolwiek już ta karta i tak chodzi po 850 tysięcy, po 800 tysięcy. No pewnie ona akurat podrożeje, zresztą tamtych to szczerze mówiąc wątpię. Następny jest system zgrania. Na przykład taki Declan Rice. Tutaj jest wszystko spoko, tylko że na przykład tym piłkarzem nie zagramy jako środkowy pomocnik, bo nie będzie o zgrania i wielu zawodników ma bardzo głupio zrobione te zmiany pozycji. No, ja propsowałem pomysł tego nowego zgrania w FIFA 23, aczkolwiek myślałem, że będzie to wyglądało troszkę inaczej. To oczywiście ten mój skład, który miałem na wczorajszym odcinku. No cóż, Bissouma, jak to wygląda na przykład tego zawodnika. Tutaj może mieć alternatywę na SP, a czy tutaj tak samo nie było? Nie, widzimy na przykład Declan Rice w swojej pozycji nie dostało alternatywnej. I naprawdę jak EA zrobiło wielu zawodników bardzo fajnie, że na przykład mogą być obrońcą, pomocnikiem, to wielu zawodników jest jakby pominiętych i tych pozycji po prostu u nich brakuje. I to szczerze mówiąc troszkę jest smutne, no bo jedni mają alternatywną pozycję, drudzy nie, takim Rice'em jak to widzicie, który nie ma swoich statystyk według mnie, nie pograć na żadnej innej pozycji oprócz SPD, bo nigdzie nie będzie o zgrania, więc no jeżeli jest formacja bez SPD, to oczywiście z grywalności piłkarz ten odpada i to jest dla mnie według mnie śmieszne i tutaj nie ma co się doszukiwać, no wiele osób się skarży o ten nowy system zgrania, nie chce go. Ale teraz przejdźmy do tej rzeczy, która jest według mnie najbardziej śmieszna, jeżeli chodzi o FIFA, a są to niewymienne nagrody za hybrydy ligowe oraz narodowe oraz hybrydy Ligi Narodów, czyli SBC, które pomagają zawsze zrobić pierwsze lepsze końce i wiele osób się na to rzucało, a teraz wszystkie nagrody są po prostu niewymienne. Czemu? Nikt tego nie wie. Zmieniło się teraz tylko to, że nie trzeba po prostu już mieć oceny ogólnej, ale każdy piłkarz musi mieć dwa te trójkąciki zgrania, łącznie musi być 27, czyli no wszyscy muszą mieć, nie patrząc, pełne zgranie, no bo to tylko 6 punktów mniej może być. No ale tak to się prezentuje niestety. No i takie są paczki. Jedynym plusem tutaj jest tylko to, że za narodowe i ligowe hybrydy jest paczka 100 tysięcy, ale też oczywiście niewymienna. Hybrydy Lig Narodów też paczka niewymienna i wszystkie SBC niewymienne. Więc to jest największy według mnie minus, bo to było zawsze to SBC, na które się chciało zarabiać te pierwsze końce. A w tym roku chyba będzie sobie to trzeba odpuścić. No i dla mnie to jest naprawdę no troszkę śmieszne i to też pokazuje, w jaką stronę będzie szła FIFA, jeżeli chodzi oczywiście o SBC, że pewnie większość SBC będzie niewymiennych, więc tutaj coś takiego, no co ja się chciałem powiedzieć po prostu, bo to co mi się no nie podoba, to wypadałoby powiedzieć na temat FIFA. No i niestety, no tak jej postanowiło i tak to po prostu jest, więc ja wam dziękuję za oglądanie, czekam na wasze zdania na temat tego co ja powiedziałem, czy się ze mną zgadzacie, czy macie jakieś inne spostrzeżenia na temat tej FIFA w komentarzu, no i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, do usłyszenia i cześć!